Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w tym... Sorry. W kolejnym materiale zagrajmy w... This is the police! Wyznamy na police! Sorry, nie znam tekstu. Dobra, znam, ale nie wiem jak to wymówić poprawnie. Dobra, never mind. Kolejny dzień, lecimy. Percy. Panie nasz, właśnie wracam z wakacji. Udało mi się trochę zregenerować siły. Niestety w domu zostały mnie okropne wieści. Jakiś łajdak sprofanował grób mojego brata we Friburgu. Powiedzieli mi o tym rodzice, przez telefon cali zapłakani. Nie mieści im się w głowach, że ktoś mógł uczynić coś takiego. Przecież Salik był wspaniałym facetem i nieustraszonym policjantem. Zginął na służbie, ratując niewinnych ludzi. Wszyscy go kochali. Muszę jechać i pocieszyć staruszków, a przy okazji uporządkować grób. Czy mnie pan puści? W porządku, ale... Sorki. W porządku, ale mam do ciebie prośbę. Skoro wybierasz się do Friburga, przywieź mi stamtąd świeże gazety, dobrze? No problemu, dziękuję panie nasz. O, super, kurosowań przed do roboty. Z jakiej kurwa racji? Dobra, przydziel automatycznie i pięknie. Każdy ma taser z kartridżem, to mi się podoba. Five seventy-six in progress. Dobra, najpierw tutaj. Cmentarz posterny. Słyszałam, że zdarza się panu handlować rzeczami, które tak powiem, nie mogłyby stać na półce sklepowej. Z chęcią je od pana odkupię i udostępnię własną kolekcję nie do końca legalnych towarów. Najpierw jednak muszę mieć pewność, że zasługuje pan na moje zaufanie. Jest taka sprawa. Kilka tygodni temu weszłam w posiadanie całkiem sporej partii kokainy. Musiałam ją na jakiś czas ukryć. Na pomoc ruszył mi miejscowy grabarz i po prostu zakopał skarb w jednym ze świeżych grobów. Tylko że jeszcze tej samej nocy pijaczyna zadławił się własnymi rzygami. Nie zdążył mi nawet powiedzieć, gdzie znajdują się dragi. Z pewnością znam pan paru sprytnych kliniarzy, którzy potrafiliby je znaleźć i wydobyć. Okej, sprytnych. Inteligentny, mówiąc krótko. Dobra, możemy wysłać. Problem raczej nie będzie. Sąsiedzi skarżą się na mężczyznę, który sprzedaje wyjątkowy alkohol w niskich cenach. Pod jego przyczepą czeka takie grono wyjątkowych klientów, że można się upić, otwierając okno. No dobra. Puszczamy oczywiście całą tą ekipę, żeby się levelowali. Teraz tutaj Belmont, Gowthorn, Shiladi, Muradian, Sullivan. A tak, Shiladi nie ma dzisiaj, ale to dobrze. Kurde, Bradley? Tak, to jest, skąd go mam w ogóle? Chcesz zobaczyć, jak ta akcja z wtyką wygląda, bo tego jeszcze nie wiem. Dobra, poczta. Przed pocztą zgromadził się wzburzony tłum. Wygląda na to, że lada moment wedrą się do budynku siłą. Muszę ich powstrzymać. I apteka. Młoda kobieta twierdzi, że sprzedała jej niewłaściwe lekarstwo i wdaje się w szarpaninę z aptekarzem. Zgodnie z doniesieniami naocznych świadków zdarzenia, winowajczyni przedostała się za ladę i przetrząsała pudełka w poszukiwaniu swoich tabletek. No nie powiem, trochę średnio... trochę średnio inteligentny jest ten plan, no ale niech będzie. Dobra, zobaczmy jak to wyglądało tutaj. O, jest czynna. Ja mam co sprzedać. Mógłbym je sprzedać antybiotyki, pieluchy, mydło... Okej, okay, nie takie złe. Te antybiotyki są sporo warte. Ale nie, na razie nie sprzedajemy. Ja bym chciał kupić. Ropa naftowa, skórzany... Ja pierdolę, ile to kosztuje? Kawa cholernie miły Joe. Odżywka dla niemowląt, mleko czekoladowe, papryka, fasona Lun Blanche, brzoskwinie, tuńczyk, zupa Lun Blanche. Mydło, żyletki, papier toaletowy, produkcje kieru osobiste, dietyki. Okej, okay, za niewiele więcej mogę jej to sprzedać. Czy mniej właściwie. Nie chciała nasza wtyka zupki, aby? Coś tak kojarzę. Musimy sobie sprawdzić teraz, kurde, ale to na nagraniu. Bo jeszcze jest surówka. Za zamieszki. Obviously.
Rozwścieczony tłum okazał się zwyczajną kolejką klientów poczty, którzy czekali na odbiór paczek. Interesanci byli tylko odrobinę poirytowani tempem obsługi. Wiele osób pomimo pogody musiało stanąć na zewnątrz, gdyż w środku wszyscy by się po prostu nie zmieścili. Ej, ale w tej części te niektóre false alarmy są naprawdę skurwysyńsko schowane. Znaczy schowane, są skurwysyńsko walnięte. Znaczy, niby false alarm, ale w sumie to nie false alarm. No i domyśl się. Czy to. Dobra. Obok przyczepy sprawcy poniewierają się skrzynie butelek z pozrywanymi etykietami. Na jednym z pudeł leży kij baseballowy. Wysoki mężczyzna w okularach uważnie przelicza pieniądze. W pobliżu zatacza się kolejny pijany klient. Włącz syrenę, podkradnie się do mężczyzny, porozmawia z pijanym klientem. Dobra, Frazier, weź się podkradnij. 576 complete. Bang, bang, bagarang, udało się. Dostał 30, ci dostali podwyżkę, ale najważniejsze, że coś dostali. Dobra, w inteligencji oczywiście. Bynajmniej jeden punkt w inteligencji ma mieć każdy, żeby mieć to ciche otwieranie zamków. Siła też. To jest, w sensie najlepiej jest to inteligencję, żeby mieć ciche otwieranie zamków, a w siłę, żeby mieć ten mocniejsze uderzenie pału. Terepi. Już jeszcze? Tylko tyle, dobra. Gotowe, panie nasz. Zidentyfikowanie właściwego grobu nie było trudne. Grabarz oznaczył nagrobek. Najwyraźniej wiedział, że nie może ufać swojej zamroczonej alkoholem pamięci. No i dobra. No i cyk, 4 patyki. I mamy tą. Co je mogę sprzedać? Hero... Odeją! Okej, okay, zagraniczny. Dobra, jednego whiskacza sprzedajmy. Ja cię sunę. To jest naprawdę mocne. Tylko właśnie to jest kurde to. Bo niektóre te akcje, niektóre te rzeczy przydają się na tą. Przydają się na... tego. Na akcje, żeby w cudzysłowie wydobywać od ludzi informacje, na handel. Ale... no kurde... To jest za dobre, kurde, żeby tego nie sprzedać. Przecież ja już sprzedając tą jedną rzecz, będę prawie ustawiony na kolejny czek dla fraja. Dobra, kobieta w aptece robi karczemną awanturę. Chciałem kupić łagodny środek nasenny, a tu mnie jedna tabletka położyła na amen. Tabletki z otwartej buteleczki rozsypały się po całej podłodze apteki. Tak naprawdę wciąż śpisz? Spytaj kobietę o jej choroby, wypróbuj tabletki. Tak naprawdę wciąż śpisz. 516 complete. What? Dobra, trochę może przegiąłem z tym, ale kurde, no myślałem, że ona wiecie, jakoś tak się zamroczy i nie wiem, będziemy w stanie szybciej złapać, a nie, że ona wleci pod koła. Ajajaj. Trochę jest szkoda. Dobra, dwie ciężarne kurczą się o śpioszki. Wow. Naprawdę, kurde. Straszliwe, że jedna śpioszków nie dostanie. Dobra. Zrelaksuj się, błaźni. Tak. Jak Penkin wróci, to jemu damy możliwość wypoczęcia i w sumie Ferekiemu też damy. Dobra, Stadion Zodiak. Zauważono mężczyznę niosącego karabin snajperski na trybunach stadionu. Zwykle uprawią jogging. W drodze do operacji przebiegam skrótem przez stadion, ale teraz boję się, że tam zapuszczać. Nie chcę znaleźć się na muszce jakiegoś psychola. Widziałem, jak wspina się na górę, żeby zająć lepszą pozycję. Tutaj może duwal się przydać. Dobra, Brady, Sullivan, Moradian, Gautor, Gieladi i Belmont. Go. Dobra, a jak wygląda? Okej, czy teraz jak wejdę, bo nie wcześniej też to było, tylko były po prostu talenty dostępne i co jest nieodblokowane jeszcze na przykład. Ale mamy teraz taki paseczek, kurde. Jak bardzo mnie kto lubi. No Shini jest prawie na full, ale jest w połowie tego, że mnie lubi. O, Fletcher, bo tak mu spuściliśmy w pierdol, to jest nas po prostu zakochany. Dobra, czyli muszę ewentualnie pomyśleć, żeby Bradiego na przykład do łaźni wysłać, albo gdzieś go puścić, jak będzie chciał. Dobra, dwie kobiety w zaawansowanej ciąży wyrywają sobie dziecięce ubranko, próbując przy tym trafić się nawzajem w twarz. Strzel w powietrze, ostrożnie, że kobiety, drugie panie, tutaj jest ubranko, które wygląda dokładnie tak samo. Dobra, negocjacje, no nie ma ich dobrych. Ale dobra, Titus, gadaj. 524, complete.
Okej, okay, łatwo. Odżywka dla niemowląt. 5.15 in progress. Co my tutaj? Kiedy podczas tankowania... podczas tankowania śmieciarki kierowca idzie do... A, dobra, nie wróci, jednak nie idzie. I nie, jednak to nie jest literówka. Para statków wskakuje do kabiny wozu i odjeżdża. Okej. Okay. Dobra, no to kto tu jest blisko? Porodka ma prawie level, szyni brakuje, tam też, tam bliżej. Ta muzyka dostanie level i muzyczka też. Dobra. No, trochę się boję Penkina tam wysłać, no bo ma kurde, ma mało tego. Ale mam nadzieję, że nic mi się nie stanie po drodze do tej łaźni. Radiowóz dogania jadącą zygzakiem śmieciarkę. Nastolatek za kierownicą wykonuje obraźliwe gesty w stronę przechodniów. Zepnij śmieciarkę na pobocze, strzel w opony, jest za śmieciarką dopóki nie skończy się... benzyna. Dobra, komu by się najbardziej przydało? Jackson albo Los Beczce. Ale dajmy to. Znaczy jemu. Śmieciarce zakończy się paliwo i silnik gaśnie. Nastolatki wyskakują z kabiny, uciekając po bliską uliczkę. Strzelaj, skręć, biegnij za nimi. To jest szybki. Tutaj dwa punkty. Jeden. Dobra. Biegnij. 5.15 complete. Cyk. No i chyba Rockerman chyba każdy dostał po 10, tak mi się wydaje. Nie zauważyłem, czy Rockerman dostał więcej. Dobra. Muzyka. Chyba też ten punkcik w szybkość. Okej, okay, tyle póki co. Podejrzane zachowanie. Snajperem okazał się kulawy włóczęga z laską szykujące niszczające trybuny stadionu. Seriously? Jezu, to takie pierdoły. Robisz taką aferę. Mam nadzieję, że Penkin nie spowoduje jakiegoś wypadku, bo naprawdę nie chciałbym, żeby kolejny typ na ponad na prawie tydzień skończył w szpitalu. Kawiarnia Palca Pola. Przerażona dziewczyna zgłosiła, że jej życiu grozi niebezpieczeństwo. Poszłam na randkę z pewnym chłopakiem i zapytałam go, czym się zajmuje. Odpowiedział, że jeśli się nie dowiem, będzie musiał mnie zabić, a gdy na mnie spojrzał, serce stanęło mi w gardle. No dobra, to nie brzmi jak mega coś poważnego, ale no zignorować też tego nie mogę. Wyślijmy tutaj taką ekipę. O proszę, mamy kolejną akcję. Dobra, kogo by wysłać? No, najchętniej bym wysłał kogoś z tych mniej ogarniętych, no ale... Ci tutaj też są w miarę spoko. Dobra, to będzie Aronowicz, Shinny, Fletcher, Rockerman, Birch, muzyka. A dobra, poczekajmy jeszcze aż Duval wróci. Już się nauczyłem, że snajpera warto mieć na takich akcjach. Dozorca cmentarza zgłosił, że grupa uzbrojonych mężczyzn weszła na teren nekropolii. Serio, kto cmentarz nazywa nekropolią? I zaczęła rozkopywać jeszcze świeży grób Henry'ego Klimbinga. Kiedy próbował ich powstrzymać, dostał kulkę w ramię. Wówczas skrył się w swojej chacie, biorąc pod uwagę odgłosy towarzyszące końcówce zgłoszenia, a drzwi jego schronienia długo nie wytrzymają. Dozorca zdołał jeszcze przekazać, że przestępcy rozmawiali między sobą o przekazaniu ciała Klimbinga klientowi, który miał z nim jakieś rachunki do wyrównania. Na tyle poważne, że jego śmierć niczego w tej kwestii nie zmieniła. Dobra, jazda. Kev Collins, Martwy Dom. Panie nasz, zapewne wie pan już o moich dokonaniach w dziedzinie chemii. Ostatnio udało mi się stworzyć serum prawdy, które niewątpliwie stanie się standardowym środkiem stosowanym podczas przesłuchiwania podejrzanych. Jeśli chce pan uzyskać dostęp do tego wynalazku jako pierwszy, a także do innych narzędzi przydatnych w trakcie śledztwa, będzie pan musiał wyświadczyć mi drobną przysługę. Mam ambitne marzenie. Pragnę stworzyć preparat, dzięki któremu zmarli wracaliby do życia. Niemożliwe. Zdołałem już nawet opracować recepturę. Do jej ukończenia potrzebuję kokainy, mielonej kawy i papryki. Jeśli dostarczy mi pan składniki, staniemy się najlepszymi przyjaciółmi, a opierający się panu przestępcy zaczną mówić całą prawdę. I tylko prawdę. Kokainy, papryki i kawy. Zobaczmy, bo kokainę chyba mamy, nie? Nie, mamy heroinę i marihuanę. Okej, no niby nie mamy, ale... W sumie kto wie, może tak na ogół. Na pewno wysłałbym kogoś. Może Belmonta. Bo to chyba teraz nie ma... W magazynie brakuje jeszcze kilku rzeczy, których potrzebujesz, czy... Kurde, serio!
Ale to jest jednorazowe pewnie, no to... Jak ja mam to zrobić, żeby on ten... Super! Kolejny fałszywy alarm, który brzmiał jak coś realnego. Zobaczmy. Robiłem zdjęcie nagrobków, kiedy nagle coś dziennego weszło mi w kadr. Nie mam butów. Lubię pić w spokoju, no chyba nie ma spokojniejszego miejsca od cmentarza. Nie mam żyletek. Odwiedzam cmentarz każdego dnia, dzisiaj zauważam tam dziwnych mężczyzn. Mam marihuanę. Dobra. Dobra, bez tego czytania. Jeśli mi z tym pomożesz, jeśli mi Maryśkę, to powiem ci, co się wydarzyło dzisiaj na cmentarzu. Dobra, czy to jest mi aż takie potrzebne? Dobra, niech będzie. Mąż lubił ogień, lubił patrzeć, jak rzeczy płoną. To nie dlatego palenie sprawiało mu przyjemność, czyli był piromanem po prostu. No i oczywiście chciał zostać skremowany. Tego każdego dnia odwiedzam go w miejscu, gdzie pochowany są jego prochy. Dzisiaj jednak nie mogłem się tam dostać, jacyś mężczyźni siedzieli przed wejściem i coś robili. Zapytam, co się dzieje, spytali mnie nieuprzejmie informacją o renowacji. Nie wydaje mi się jednak, by ci uzbrojeni pracownicy naprawdę zamierzali coś odnawiać. Okej, okay, czyli... Informacja, uważać z tej strony. Dobra. Trochę szkoda. W sumie też szkoda, bo mogłem tak naprawdę sprzedać tą jedną heroinę u babki, tej drugiej, a u tej pierwszej. Z tego sklepu mogłem sobie po jednej sztuce mieć wszystkiego tak naprawdę i bym wtedy miał trochę więcej informacji. Ale dobra, poradzimy sobie jakoś. Więc tak, oczywiście bierzemy włamywacza. Bierzemy knockout pałą, żeby był lepszy. Weźmiemy jeszcze myśliwego. Coś takiego fajniejszego. Cień nie bardzo. Przesłuchanie czy czujność? Przesłuchanie. Będzie lepiej. Chociaż... Bo to jest to. Bo nie może przestępcy więcej niż raz, ale jednego. To jest właśnie ta różnica między przesłuchaniem a czujnością. Bo czujność działa raz na misję, ale to mogę używać wielokrotnie, tylko po prostu nie mogę na jednym, a tym samym typie tego cały czas robić. Więc dobrze, tutaj też włamywacz to, ninja, jedną akcję więcej. Dobra. Weźmy Atlasa na wszelki wypadek i też przesłuchanie. Chociaż może jej dajmy też, skoczka. Dobra, negocjacje, no to raczej nie będzie potrzebne. Dalej. Tu. Przesłuchanie i też skoczek niech będzie. Tutaj to, cierpliwość. Kameleon i... Niech będzie wartownik. Tutaj... To. No u niego będzie to samo. No i super. Let's go. Unieszkodliw wszystkich podejrzanych. Dobra, teraz bym się nie poustawiał. Kto ma pałkę? Shinny ma pałkę. Rockman ma pałkę. I to wszyscy. Zajebiście. Na 6 typach, których tu wysłałem, 2 ma pałki. Jebany cebo, kurwa cymbał.exe. Dobra, Rockman masz. Jeszcze granat ogłuszający. Berchman jeszcze taser. Czy już paralizator. Muzyka jest tu. Dobra, niech przejdzie w to miejsce. Tak średnio będzie widoczny, ale jednak będzie. Więc może lepiej niech się przesunie w to miejsce. I lepiej niech tak zostanie. Jeszcze Bert się może ruszyć, to niech pójdzie tu. Serio? Nikogo nie widać? To aż dziwne. Dobra, koniec tury. Dobra, zainteresował się, ale to nic takiego. Pięknie.
Jezu, muszę tych pałek nakupować, naprawdę. Dobra, Aronowicz ma granat ogłuszający, ale to mi akurat jakoś nie robi. Fletcher, Birch... Muzyka... Dobra, Shinny, podejdź. I jebnij tę papałą. Muzyka, ty podejdź i go skuj. On the ground! Kurde, gdybym widział jeszcze tego typa w środku, nie? A ten na razie musi... Aronowicz musi tu na razie zostać. Dobra, Fletcher, ty jesteś tu. Fletcher, pałki oczywiście nie ma. Ale ma gaz pieprzowy. Dobra, YOLO. Cyk. Gazuj. Teraz ty się możesz tutaj przejść i typa zaaresztować. Dobra, jest Rockman, to Rockman niech idzie tutaj po prostu do przodu. A Birch... No, Birch niech się tu ustawi. No, nikt nie mówi, zjada się na tym. Do wewnątrz. Dobra, tam sobie tego drepta, więc dla mnie to jest akurat spoko. Dobra, Aronowicz. Tutaj pamiętam, że jest pułapka, ale jest też gość, więc... Lepiej, żeby Aronowicz się przestawił w to miejsce. O, to proszę, pułapki widzę też mogą się zmieniać. O, albo nie, cały czas była pułapka. Nice. Czyli po prostu jednym wielkim fuksem ktoś tą pułapkę nie wszedł. Po prostu super. Raczej powoli niech się tu przesuwa, bo ona jest jedyną, która może ogłuszyć tego typa. Bez jakichś większych strat. Fletcher. Dobra, Fletcher niech się przejdzie, przemieści w to miejsce. A nóż kogoś wypatrzy. Dobra, Rockman, czy ty masz jakieś talenty? Ma cierpliwość. Ty w sumie? Dobra, dawaj. Bądź cierpliwy. Brawo ja. Birch nie ma. No dobra, zużyjmy tak te dwa punkty. Muzyka też nie ma talentów. A czekaj, właśnie, Boże, to muszę na podejrzanego, że muszę notegować, żeby przesłuchać. Dobra, czekaj. Aronowicz może przesłuchać. Fletcher może przesłuchać. Birch? Okej, okay, Birch, Fletcher i Aronowicz mogą przesłuchiwać. Spoczy. Dobra, muzyka niech się tu przeniesie. Dobra. O. Jakim cudem on go nie widzi? Nie wiem. Albo nie słyszy. Nie, granatu nie chcę używać, bo to momentalnie typa zdradzi. Znaczy, typa. Momentalnie wzbudzi alarm. Roger. Pozeruj. I od razu typa skuj. Będziemy mogli go przesłuchać w kolejnej turze. O, chociaż czekaj. Shinny. Niech podejdzie. I zdzieli typa pałą. O, Fletcher niech się przesunie tutaj. Będzie mógł typa od razu przesłuchać. Na kolejną turę. Znaczy muzyka, Boże, Rockman niech się przesunie kawałek. I przesunie się tutaj. Dobrze. Birch niech przejdzie i się... Nie, ty podejrzany. Proszę go ładnie skuć. Muszę w te pałki, kurde, zainwestować.
Dobra, muzyka bardzo ładnie omija wszystkie pułapki, które Aronowicz zauważył. No i subcia. Dobra. Aronowicz. On nie ma cierpliwości. Nie, nie ma, nie załączyłem mu jej, a to mógł być błąd. Dobra, proszę mi tego typa przesłuchać. Okej, okay. 6 typa łącznie jeszcze jest. A nie, dobra, czyli to nie. To nie zależy. Muszę uważać po prostu, jak typ idzie. Czesz, czekaj. Jeszcze raz ten talent bym chciał zobaczyć. No. Dobra, to Birch. Czy nie? Kto jeszcze dałem myśliwego? A, tylko Aronowiczowi. Dobra. Czekaj. Prawy. Dobra, nie sprawdzę. Dobra, ale... Kurde, nie pamiętam teraz, jak to działało, nie? W sensie, czy to działało w taki sposób, że... On jakby widzi i ostrzega, czy widzi i rozbraja od razu? Tego nie pamiętam. Dobra, czyli niech tu przeskoczy. Fletcher przejdzie w to miejsce. Rockman niech się schowa tutaj. Tutaj ten niech przejdzie. Tu jest tak w miarę ukryty. Jeszcze muzyka został. No to niech muzyka przejdzie tutaj. I... No i tu. Daleko nie może przejść, niestety. Dobra. Duval, zobaczmy, co się kryje tu. Jest typ i jest paczuszka. A paczuszkę, jak wiemy, warto sobie przytulić. Bo jest, są w niej bardzo fajne fanty. Dobra, Shin nie przejdzie tędy. I tutaj się schowa. Chociaż nie wiem, czy Aronowicz nie powinien iść przodem właśnie, żeby nie ostrzegać przed ewentualnymi pułapkami, no ale... Jakoś nie mam pojęcia, czy te pułapki gdzieś tu są, czy nie, no to jest takie mocne YOLO z mojej strony. Dobra, Birch przejdzie, niech przejdzie tutaj. Aha, przed chwilą mógł się tam schować, teraz nie może. XD. Dobra, tu. Okej, jest typ za nagrobkiem, czyli jest względnie bezpiecznie. Dobra, on niech przejdzie za ten nagrobek. Dobra, Birch nie ma cierpliwości, a szkoda, ale może bardzo ładnie przejść sobie tutaj. Za drzewko. No, średnio jest ustawiony, ale no ważne, że jest w jakimś lepszym miejscu. Dobra, muzyka niech się schowa tutaj. Dobra, oni sobie póki co tego dreptają, to mi się akurat podoba. Kurde, jakby się zbili w jakąś jedną fajną grupkę, to by było zajebiście, bo tylko wiecie, dziabnąć ich i elo, idziemy po frajerów. No ale niestety nie, oni się tak uparcie trzymają, mega od siebie oddaleni. A to trochę wkurza. Dobra, czy Shin jest cierpliwa? No niestety nie bardzo. Muzyk mogły podejść tutaj tego typa zdzielić pałą, ale tam dalej zaraz jest kolejny, który pewnie by go zauważył, a tego nie chce. Teraz zepsuć. Dobra, kurde, Fletcher musiałby się przemieścić, tylko niestety wiąże się to z ryzykiem bycia zauważonym. Dobra, ryzyk fizyk. Czy ktoś tu jest? Jest! Na szczęście jest pusto. Dobra. Dobra, nie ma pałki, ale ma na szczęście paralizator. Jestem jest wyłączony. Fletcher, czy ty masz coś do unieszkodliwienia podejrzanego? Nie masz strzelać. Co ty masz przy sobie? Granat ogłuszający. Congratulations, you played yourself. Rockman ma pałkę, no ale on nie dojdzie na tyle, żeby gościa tą pałką zdzielić.
Dobra, on niech będzie cierpliwy. Shinji natomiast dojdzie, żeby typa zdzielić pałką. No ale właśnie, kurde, tam jest ten drugi gość. Dobra, no to ty przejdź tutaj. Tego typa skuj. Dobra, Shinji niech przejdzie tu. Czy jak chcę bardziej przestawić? Idzie tutaj. Jeszcze muzyka został. No to muzyka może dołączyć. Dobra, tu może lepiej nie, ale może iść tu, bo tu jest tak na razie względnie bezpiecznie. O, jest paczka, świetnie. Już się powiem, że typ, ale na szczęście nie. Tylko paczka. Tu jest gościu. Oj, świetnie, akurat jest obok tego. I tu jest drugi gościu. I trzeci gościu, super. Okej, dobra, póki co jest tego zaciekawiony. Ale nie zmienia to faktu, że jest to trochę... Może nie niezręczne, tylko... niepomocne. Dobra, Aronowicz. On ma granat. Dobra, Shinji ma pałkę, ale ona mogłaby tego typa tutaj unieszkodliwić. Dobra, czekajcie. Rockman ma pałkę, nie? Rockman ma. Dobra, i ma trzy tury. Dobra, to podchodzimy. Nie! No Jezus, nie miałem! Ja nie wie... Nie, no nie wierzę, chciałem typa zaresztować od razu! O, ta gra naprawdę mnie nie lubi normalnie. Dobra, Shinji, możesz tego typa znokautować? Serio, nie możesz tak wychylić go pierdolnąć pałą? Naprawdę? To aż smutne. Dobra, on nie dojdzie, bo jest za daleko. Dobra, ktoś jeszcze miał pałkę? Birch chyba, nie? Nie. Rockman. Shinji. No i to tyle. Dobra, ale muzyka ma taser i tego. Dobra, jest muzyka. Tu jest muzyka. Dobra, to muzyka tutaj podejdź. Tu jest wizja. Dobra, i weź tego typiarza tutaj bardzo ładnie gazem oteguj. Dobra, on jest wyłączony na trzy tury, więc może na razie jest z nim spokój. Tutaj... Dobra, Aronowicz, co on ma przy sobie? Tylko i wyłącznie granat. Granat to jest za duże... Za duży hałas. Więc... On niech zostanie tutaj. Dobra, Shinji mogłaby na przykład teraz tutaj podejść i tego typa zdzielić pałą. Przez to on jest wyłączony z tego, ze swojej tury. Fletcher ma granat ogłuszający, Birch też. Czyli oni nie podejdą w sposób inteligentny, ale Fletcher może już podejść tutaj, żeby paczuszkę zgarnąć. Fletcher mógłby się tutaj bardziej przykampić. Dobra, muszę Duwalem sobie... Znaczy Duwalem, muszę jednego z nich przesłuchać, żeby zobaczyć, ile jeszcze typów tu jest. Wiadomo, dopóki nie zgarnę paczek, bynajmniej dopóki ziomki ich nie podniosą, to nie chcę aresztować każdego. Dobra, Shinji, Aronowicz niech pójdzie. I zaaresztuje typa. Od razu będzie gotowy, żeby się go przesuwać w kolejnej turze. Shinji muszę powoli przesuwać w kierunku tego gościa, żeby mogła go walnąć pałą, ewentualnie taserem. Czy może taserem, paralizatorem. Dobra, Fletcher niech podniesie paczkę. I niech się tutaj z nią schowa. Rockman, ty zaaresztuj typa. Czy może go przesłuchać? Niestety nie. Więc niech się schowa z tej strony. Okej, okay, tu jest Birch. No ale Birch ma tylko granat, a tego nie chcę wykorzystywać. Nawet nie mogę, kurde, podejść do okna, żeby zobaczyć, czy
ktoś tam jest. Ja się mogę użyć oczywiście... A nie, Duvala jeszcze nie mogę. Duvala jest dopiero w kolejnej turze. Dostępny. Więc na razie mogę jedyne co... To mogę się przesunąć tu. No ewentualnie mógłbym tędy, ale musiałbym wtedy użyć cienia, a on niestety nie ma go wyekwipowanego. Dobra, to Berz w takim razie będzie tutaj stał, czy może ktoś go przesunąć? Może nie, dobra, niech stoją. Okej. Okay. Ten się przesuwa i jest spoko. Dobra, 11 tura. To najpierw tak, najpierw muzyka niech tego typa aresztuje. Nie ty, masz tego typa aresztować. Bueno. Teraz Aronowicz niech tego typa przesłucha. Okej, czy to jest dwóch ostatnich gości. Super. Shini. O, pięknie, idealnie może podejść do typa, świetnie. W takim razie... Gong wkaczam! Dobra, Aronowicz niech powoli się przesuwa do przodu. Dobra, no Fletcher może iść w sumie gdziekolwiek. Po prostu, żeby mu się tura zużyła. Roger. 589. Raczej nie będzie. I co? Co jest na mapie? No co jest na mapie? Że tu coś jest! Może być problem! I co? I faktycznie był kurna problem. Cholerna pułapka. Dobra, ty się przesuń tutaj. Dobra, jak to z nim jest? Dobra, to jego przydałby się zgarnąć do radiowozu. Garnowicz, tutaj idź. Shini tego proszę mi zaaresztować. Rockman... Dobra, niech zostanie. Ogólnie jest czysto, dobra. No to tak, Shini oczywiście musi... iść pierwsza. Jego możemy dziabnąć do tego okna. Znaczy nie ma pałkę, więc ona musi się, ona musi właśnie otworzyć. Ona musi się tego typa pozbyć. Dobra, Fletcher to... Dobra, muzyka. Po kolei. Ci, których muszę wykorzystać, niech się ruszają. Jest to tylko Fletcher? Jeszcze Bert, no ale Bert niestety nigdzie nie pójdzie. De facto niewiele umie zrobić, poza granatem ewentualnie, ale... Nie rzuci go w jakieś dobre miejsce, więc... Cyk. Dobra, rozumiem jest 6 tur dopóki do jego śmierci, jak rozumiem. Przecież to jest trochę przesadzone według mnie, no bo akurat rozumiem, że to jest pułapka na niedźwiedzie, no ale aż tak mocne to chyba nie jest. Nie to miałaś zrobić! Roger. Dobra, niech się przesuwają. Dobra, ty tam otwieraj to okno. Przejdź tu. Czemu w takim debilnym miejscu się ustawiam? Tego nie czaję. Roger. Dobra, muzyka w tą stronę. Dobra, żebym miał lepszy widok na to, gdzie mogę iść. Czy nie ma granat? Nie ma. Akurat jakby się granat przydał, to go nie ma. Ten ma granat. Dobra. To jest ostatni gość, więc możemy zużyć. Choć wolałbym tego szczerze nie robić, no bo to jest trochę cenna rzecz, no ale dobra.
ostatni gość, więc możemy. I na... O, na dwie tury! Ciekawe. Dobra, to Shin niech się już przygotuje. Żeby typa zaaresztować. Fletcher może iść powolutku z tą paczuszką do przodu. Muzyka. Po... No ja pierdolę! Dobra, Shin, weź go pierdolnij pało, bo mi za chuj strzeli. Fletcher niech się przesunie tutaj. Dobra, to tyle. Dobra, Fletcher, bądź tak miły i tę paczkę tutaj zrzuć. Dobra, muzyka, ty bądź tak miły i tę paczkę podnieś. No i dobra, zgarnęliśmy wszystko, co chciałem. W takim razie aresztujemy typa i wszyscy po pierwsze przeżyli, a po drugie zgarnęliśmy wszystkie te paczuszki. Okej, okay, Birch 4 dni w szpitalu będzie musiał spędzić. Szkoda, no ale lepsze to niż żeby miał zginąć. Dobra, whisky. Przenośny agregat. Ciekawe. I dobra, Aronowicz. No to Aronowicz niech jest może ninją. Znaczy jest, niech ma ten talent po prostu. Teraz niech ma inteligencję. Dobra, Fletcher też może mieć inteligencję i zobaczmy. Rozbraja ładunek wybuchowy i zauważa pułapki. Okej, okay, czyli to się nie łączy. Czyli bomby rozbraja, ale pułapki takie jak pędę na niedźwiedzie po prostu widzi. Chociaż kto wie, jakby je zauważył, to może byłby w stanie je obejść jak człowiek. Chociaż nie, wolałbym tego nie sprawdzać. Dobra, Rockman, niech ma punkt w siłę. No dalej. Birch też może mieć w siłę, czemu nie? Muzyka, niech ma w inteligencję. No i to tyle. Panie nasz, chyba udało mi się dzisiaj odwalić kawał dobrej roboty. Pójdę już do domu i trochę sobie odpocznę. Do zobaczenia jutro. No i super, akurat to jest ostatnia akcja, więc... Nie ma się co martwić. Kurde, to nie wiem, czy to jest jednorazowe, czy nie. Ja już tego nie wykonam, niestety. Rana. Virgil Birch. Okej, okay. 4 dni w szpitalu musi spędzić. Kurde, ciekawe. A propos imienia. Wątpię, że to jest nawiązanie do Virgila, no ale... Who knows? Może jest, może nie. Kurde, nawet lubię takie odcinki, bo może jeden dzień tylko rozegraliśmy, ale przez to, że była właśnie ta taka akcja, no to nawet było super. O 65 kapsli za same aresztowania. Okej, okay, jak tam ludzie? Williams jest nielojalna. MacParo też jest nielojalny, więc ich sobie odpuszczamy, ale Frencha w sumie się wezmę. Boże, gdzie pałki policyjne? Co i po gazach pieprzowych i taserach? Dobra, następny dzień. Wybieram jeszcze zmianę. Dobra, Age niech przyjdzie. Flower... O, wszyscy, co mają zielone, niech przyjdą. Rockmana ewentualnie wyślemy na jedną akcję. Birch jest oczywiście w szpitalu. Muzyka niech sobie odpocznie. Ich możemy też wziąć. Kurosawa, lepiej żebyś kurwa do roboty przyszedł. O, patrzcie. Brady nie jest lojalny chyba, ale nie robi wątów. Żeby przyjść do roboty. Ty, chociaż nie, czekaj, to nie jest ten, co mu powiedziałem, że co mu się zgodziłem, że jakiś inny mundur będzie nosił, jakiś taki prototypowy? Chyba tak. Kurde, sobie musiał tak sprawdzić, bo teraz nie wiem, czy to był ten? Musimy zacząć ćwiczyć przed koncertem. Dobra. Idź. Ale zrobimy z ciebie zajebistego gliniarza. Percy. No Percy ma problem z alkoholem, no ale mam nadzieję, że to uda się wyleczyć w nim.
I okej. Okay. Kolejny dzień, tak po prostu zaczynamy. Dobra. W to się będziemy wczytywali w kolejnym materiale. Ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy Destiny 2. Cześć!